No dobrze, to może przyjrzyjmy się temu, co w tym projekcie jest, jak zbudowane są te poszczególne części, co się w nich dzieje, jakie elementy grają, jak wygląda automatyka. I będę tutaj lecieć po kolei, od początku do końca przelecimy. Zaczynając może od tego podstawowego podziału, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli tak. Pierwsze 64 takty to jest moment, kiedy buduje się ten aranż. W 33 takcie wchodzi motyw drugi, czyli ten akordowy, i on przez te 32 takty do 65 taktu prowadzi ten utwór. W 64 takcie wchodzi główny temat utworu, i ten temat jest grany prawie przez 3 minuty. I do momentu tutaj to jest chyba. Temat powoli wychodzi, i tu już znowu wraca temat akordowy, który znowu przyjmuje uwagę i tworzy tą narrację utworu aż do ostatniego dropa. Tu już mamy moment, kiedy powoli wychodzimy z utworu. Pierwsze 32 takty, dosyć statyczne, niewiele ma się w nich dziać. To ma być moment, kiedy łatwo jest wprowadzić ten utwór DJ-owi, kiedy zmiany są stosunkowo niewielkie i ten poziom energii i napięcia jest mniej więcej na równym poziomie. Elementem, który jest tutaj najbardziej dynamiczny i tworzy ruch, jest oczywiście syntezator, który gra te akordy. On coraz bardziej się rozkręca od czasu do czasu. Dodaję tutaj do niego efekty takie jak delay, czy trochę pogłosu. A drugim takim elementem jest pad, który gra. To jest bardzo dużą część utworu. I przez te pierwsze 32 takty on tworzy taką poduszkę, która dzięki której mamy to wrażenie, że tu już się coś dzieje. Szczególnie, że właśnie wewnątrz syntezatora w pigmencie ustawione są tak funkcje LFO, żeby pod koniec każdej ośmiotaktówki to brzmienie się trochę wynurzało i rozstrajało. Oprócz tego mamy jeszcze bas. Bas na początku gra bardzo przytłumiony i tutaj od 17 taktu trochę zaczyna się rozkręcać, więc później w tej 16-taktówce ten bas jest coraz bardziej obecny i on później też coraz bardziej się otwiera. Z elementami perkusyjnymi tutaj właśnie stosowałem w większości metodę aranżacji subtraktywnej, czyli na początku ustawiłem wszystkie instrumenty, które tutaj miałem do dyspozycji, wszystkie partie perkusyjne, i po prostu wyłączałem po kolei te, które uważałem, że na początku nie są w ogóle potrzebne, więc tutaj nie ma żadnych rzeczy oprócz stopy i tego kliku towarzyszącego stopy, który dodaje jasności. I oprócz tego ma jeszcze funkcje takie, że gdzieniegdzie dodaje trochę szumu, ale to w dalszej części utworu, w aranżacji się dopiero więcej tego pojawia. Także można powiedzieć, że pierwsze 32 takty są dosyć statyczne. Tutaj dochodzi groove, więc już od tego 17 taktu zaczyna się coś dziać. Wynurza się właśnie ten instrument, który gra akordy, i w tym miejscu, w 33 takcie, dochodzi hi-hat. Tu jest ten moment, kiedy chcę na przestrzeni tych 32 taktów stworzyć napięcie. Na chwilę jest wycofana stopa, tuż przed wejściem werbla.
werbel z dużą ilością automatyki na wysyłkę efektów wewnątrz ścieżki. Tutaj ten syntezator osiąga swój maksimum i tutaj sobie odchodzi razem ze stopą i wprowadzony jest główny temat. Jak pewnie słyszeliście, przez te 4 takty nie ma stopy. Zdjąłem tutaj stopę, bo bardzo często wykorzystuje się patent, że zdejmuje się stopę na pół taktu, jeden takt, 2 takty, tutaj akurat na 2 takty. I najczęściej jest tak, że w tym miejscu od razu wchodzi stopa. I tu jest ten mały element zaskoczenia i też takiego zrobienia miejsca dodatkowego dla głównego motywu, który jest tutaj grany bardzo, na bardzo niskim poziomie, jest przytłumiony przez filtr, więc żeby można było go po prostu usłyszeć i jakby zajął on uwagę słuchacza, dlatego zdjąłem tutaj stopę. I tutaj wchodzi ta stopa. No i co, tutaj w kwestii instrumentów perkusyjnych mamy już większość elementów w połowie tej części, której można powiedzieć, że to jest taka pierwsza główna część, dojdzie hi-hat jeszcze na i. Znowu na chwilę zdjęta stopa i ta zdjęta stopa jest po to, żeby wprowadzić drugą warstwę lida. To, co jest jeszcze ważne, to to, że dochodzi warstwa, która wspomaga brzmienie basu. Nie jest ona bardzo słyszalna, jest bardziej wyczuwalna. I to są właśnie takie rzeczy, których warto pamiętać. Nie wszystkie instrumenty muszą być obecne wyraźnie. Niektóre elementy po prostu służą do tego, żeby bardziej wywierać taki wpływ podskórny i dawać poczucie, a nie być bardzo wyraźnie słyszalnymi. Czasem te małe detale właśnie potrafią zrobić dużo w kwestii takiego pewnego odświeżenia i zajęcia uwagi słuchacza bez konieczności jakichś dramatycznych ruchów. Pierwsza 16-taktówka to jest rozkręcanie się tego głównego tematu. Druga 16-taktówka to już jest podbicie i dalsze rozkręcanie ogólnego tego brzmienia lidowego. Jak widzicie, cały czas pad pod spodem gra. Ten pad też ma pełni ważną rolę właśnie w momencie przejścia do głównego tematu. Włączę tutaj te 8 czy 10 taktów. To jest jeszcze moment, kiedy wchodzi temat, schodzi stopa i tu się zamyka filtr. Właśnie ten motyw, jednoczesne rozkręcanie filtra i rozstrojenie tworzy napięcie. Także tutaj mam ten motyw główny, rozkręca się i dochodzimy do pierwszej sekcji mix-out. Zejdzie stopa regularna, zastąpiona tymi pojedynczymi akcentami. Jest to moment, kiedy trochę odpuszczamy, po to, żeby łagodniej zejść. I tak, na zejściu dużo elementów bardzo schodzi. Większość rzeczy perkusyjnych zostaje tylko klik od stopy. Na
sumie bębnów zapięty jest filtr, który razem z efektem pogłos i delay wycofuje to brzmienie do tyłu, ale jednocześnie zagęszcza ilość akcentów. Bas bardzo wyraźnie jest odfiltrowywany. Żeby w zejściu już tutaj, nawet na tej sekcji, gdzie jeszcze stopa gra, już jest odfiltrowywany. I staje się to takie płynne. Większość instrumentów grających właśnie partię lidową rozjaśnia się, czyli odcięcie filtra idzie coraz bardziej do góry. Dodawane są dodatkowe akcenty, na przykład z delaya, bo delay się też rozkręca. Tutaj mam warstwę, która gra bardzo podłużne te dźwięki, jest mało ataku, a bardzo dużo wybrzmiewania. I tutaj bardzo fajne jest właśnie rozkręcanie tego cut-offu, więc... A z drugiej strony odfiltrowanie dołu w tym momencie. Startujemy od poziomu 100 Hz, a dochodzimy do momentu, kiedy 650-670 Hz. To jest ten punkt odcięcia i tuż przed dropem znowu wraca do punktu wyjściowego i tutaj też zejście, czyli trochę przyciemnienie brzmienia do momentu tego można powiedzieć takiego załamania się, od którego zaczyna z powrotem napięcie podchodzić w górę, energia idzie w górę. I w tej warstwie, podobnie jak w tej, rozkręcanie filtra i odfiltrowywanie też dołu. To jest bardzo ciekawa warstwa perkusyjna. Ten instrument, po prostu sample perkusyjny w miarę jasny, który kopiuje akcenty lida, a ponieważ właśnie te akcenty są dokładnie takie same, to mózg postrzega to brzmienie po prostu jako jedno. I ostatnia warstwa, która bardzo, bardzo długo się tam skrada i dopiero na sam koniec dodaje takiego bardzo mocnego, wyrazistego brzmienia FM-owego. Bas w pewnym momencie w ogóle schodzi i na 4 takty przed wejściem dropu znowu go słychać, ponieważ te akcenty znowu są zbieżne z akcentami lida. To znowu traktujemy to jako jedno brzmienie, ale od tego momentu przywracany jest low end. Więc ten drop jest tak zbudowany, że jest tak poprowadzony ten moment przed, że już oczekujemy, że zaraz z powrotem wejdzie większość instrumentów i po prostu będzie uderzenie. W dropie bardzo ważne są te dwa pierwsze takty, dlatego że tutaj chciałem wytworzyć taką właśnie, takie wrażenie ściany dźwięku. Większość instrumentów jest porozkręcanych w swoich maksymalnych ustawieniach, jest bardzo dużo szumu, tutaj ten szum dochodzi z tej partii. Szum wygenerowany wtyczką Sylenf z długim wybrzmiewaniem. Kiedy włączymy go, no to jest dużo, dużo jasnych brzmień, ale ani jednego takiego, który by się ciągnął, więc ta partia akurat w tym momencie była bardzo ważna.
daje ten pomruk w dole, dużo rozstrojenia, to też to brzmienie nie przebija się może od razu na pierwszy plan, bo też w ogóle nie o to chodzi, bo jednak cały czas lead i ta duża ilość szumu ma być tym, co przykuwa uwagę słuchacza, ale daje taki, ten pomruk daje po prostu gdzieś tam podskórnie to wrażenie jeszcze większej potęgi. I co ciekawe, tutaj ten akt, ten instrument nie wchodzi idealnie na raz, tylko na tuż przed. Ma taki atak, więc dodatkowo też tak lepiej wprowadza ten drop. To jest naprawdę ułamki sekund, ale warto czasem właśnie wyjść z tego myślenia gridowego, że wszystko jest idealnie w punkt, tylko pewne elementy przesuwać w jedną bądź w drugą stronę. Zostawiłem teraz tylko sekcję rytmiczną i słychać łom właśnie coś takiego, że to jest, może przesunę tak jakby było normalnie. Nie ma zupełnie tego efektu. W dropie większość rzeczy jest bardzo porozkręcanych. Przez dwa takty i potem uciekamy sobie z powrotem, żeby zrobić miejsce, zrobić oddech. Tutaj wracamy do takiego w miarę regularnego grania tego motywu, mocniej na pewno niż w tej części, no ale też jesteśmy dalej w utworze, więc ten poziom energii wzrasta po prostu. Tu jeszcze jest jeden ważny element w tym dropie. Tutaj dochodzą dodatkowe dźwięki, ich nigdzie w utworze już więcej nie ma, tylko w tym miejscu. To jest taki coś ekstra. Ponieważ tutaj ten lead bardzo mocno przykuwa uwagę, to nie słychać, ale w pewnym momencie znowu dochodzi partia tego motywu drugiego, tych akordów i ona sobie powoli zabiera coraz więcej miejsca i właśnie w sekcji mix out jest wyraźny moment, kiedy ta partia zaczyna iść w górę. Filtr się rozkręca, efekt się również rozkręca. To, co jest bardzo ważne, to jest długość wybrzmiewania, coraz dłuższa. Tutaj to brzmienie bardzo szybko zanika, nawet gdybym filtr rozkręcił, to ono szybko znika. Natomiast w tym miejscu, tutaj mamy parametr release widoczny. Tutaj coraz dłużej to brzmienie się ciągnie i to, co pokazywałem w odcinkach związanych z sound designem, tutaj też jest dodatkowo zrobiona automatyka pitch bendu, która raz na dwa takty ściąga to brzmienie, jego wysokość w dół. Warstwę, która gra
basu i lida. I ten, te 16 taktów kończą się tym, że w końcu schodzi stopa i główny motyw, przepraszam, nie główny motyw, tylko motyw akordowy jest coraz bardziej rozkręcony. On już jest na takim poziomie, że można właśnie zdjąć stopę i zostawić praktycznie samo to brzmienie z jakimiś tam drobnymi dodatkami. Tu jeszcze ważnym elementem jest druga warstwa brzmienia, które właśnie odpowiada za brzmienie akordów. I ta warstwa, to też mówiłem w odcinkach o sound designie, ta warstwa ma bardzo duży chorus, dzięki temu gra bardzo szeroko. Więc mamy to poczucie, że nie tylko mamy w środku aranżację, ale w ogóle po całym, w całej przestrzeni rozlewa się to brzmienie. Na koniec wszystko, co mamy na pokładzie związane z szumami, z releasami, z głębokością odcięcia filtra. Jest bardzo już wysoko ten filtr i też odfiltrowany jest dół w ten sposób, że jak wchodzi ten drop i z powrotem wracają instrumenty basowe, to jest to poczucie bardzo dużego kontrastu. Drop, zaraz za dropem od razu jest to wygaszenie. Tu jeszcze na chwilę wchodzi część elementów perkusyjnych, żeby po prostu łatwo było DJ-owi wymiksowywać się z tego kawałka, żeby też nie został z takim poczuciem, że nagle wszystko znika i już trzeba szybko wprowadzać kolejny utwór. Tutaj na tej sekcji można sobie spokojnie wprowadzać kolejny utwór. Mamy taki ostatni podryk wprowadzenia pewnego napięcia. To jest to. I tu już perkusja się uspokaja. Zastanawiałem się, czy wprowadzić jeszcze raz ten motyw, czy nie lepiej by było, gdyby tak zostawić, ale uznałem, że jednak jest to na tyle nieinwazyjne, że to sobie może zostać. I jeszcze na ten sam moment, na te kilka taktów jeszcze może sobie pograć. No i ostatnia sekcja w utworze to już jest typowe outro. Czyli wracamy właściwie do punktu wyjścia. Grają bardzo podobne elementy. Gra bas, nie ma już tutaj pada, jest stopa, jest klik, jest ten spogłosowany werbel. To właściwie wszystko. Warto jeszcze wspomnieć o drugim zabiegu i zastosowałem go przed drugim dropem. Ustawiłem na masterze wtyczkę, która pozwala mi nieco obniżyć poziom głośności. Ponieważ te filtry wszystkie, które tam się właśnie rozkręcały i te releasy w brzmieniu akordowym były tak intensywne, że postanowiłem przyciszyć trochę całość, bo i tak jest wrażenie, że wszystko wariuje, że jest tego bardzo dużo. I dzięki temu drop, który tutaj wchodzi, tak jak widzicie, to jest różnica 2 decybeli. To jest przestrzeń na przestrzeni 3 taktów z powrotem z tych minus 2 decybeli wraca do zera. Dzięki temu w tym momencie takim kulminacyjnym, takiego przełamania do dropa wraca głośność. 2 decybele to nie jest dużo, ale czasem te 2 decybele wystarczą, żeby stworzyć wrażenie jeszcze mocniejszego dropa. To może być 1,5 decybela, czasem nawet 3-4, ale to jest po prostu zabieg, który warto stosować.